Jest, przepraszam bardzo. Pan Daniel Załuski, później Agnieszka Odorowicz. Raz, dwa, raz, dwa. Nie wiem, czy działa, słyszycie mnie Państwo. Dzień dobry, Daniel Załuski, Stowarzyszenie Lektorów Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy tę przyjemność też znaleźć się w tej grupie 100, bo nie byliśmy zaproszeni, bo niby i dlaczego. Od półtora roku mamy sprawę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącą przyznania nam licencji przez ministra na stanie się organizacją zbiorowego zarządzania. Dużo zostało na ten temat powiedziane, natomiast mało się w naszym kraju mówi na ten temat, że mamy szereg przepisów, mamy szereg ustaw, mamy szereg aktów międzynarodowych, których nie respektujemy. Nie będę dalej wchodził w temat, bo to jakby nie o to chodzi. Zasadnicze pytanie z mojej strony jest takie, czy jeżeli już obowiązują nas akty międzynarodowe, to powinniśmy ich przestrzegać? Przykład konwencja rzymska, porozumienie TRIPS i traktat WIPO. Pan dyrektor Skoczek doskonale będzie wiedział, o co chodzi. Tam jest napisane słownie, co i jak. W naszym uzasadnieniu, które otrzymaliśmy od pana ministra, nie ma słowa dotyczącego regulacji międzynarodowych. Tak jakby to prawo w ogóle nie istniało. Drugi temat. 3 lata temu wydana została przez pana ministra decyzja dla Repropolu, przyznająca po 2 latach starań i też po odwołaniu status organizacji zbiorowego zarządzania. Czytamy te decyzje, patrzymy, że podpisał się pod tym pan minister Zdrojewski, czytamy nasze uzasadnienie i się dziwimy, dlatego że podstawa prawna jest ta sama. Argumenty, które tam padają, są podobne, tylko że tu decyzja jest taka, tu taka. Czyli wstałem lewą nogą, wstałem prawą nogą. Przepraszam, że tak mówię, ale konkrety są, nie do tego zmierzam. Pytanie zasadnicze jest takie. Czy jest jakikolwiek możliwy dialog z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy też trzeba wysyłać pismo 6 grudnia, sprawa trwa. Do dzisiaj de facto nie mamy odpowiedzi dotyczącej tego, żeby się spotkać z panem ministrem. No i oczywiście też wysłaliśmy odwołanie. Pan dyrektor Skoczek powiedział, że niestety do tej pory nie zostało to rozpatrzone. Moje pytanie jakby zasadnicze, podstawowe jest takie. Kiedy w Polsce nauczymy się dotrzymywania terminów? Czyli jeżeli decyzja administracyjna musi być wykonana w 30 dni, to dyrektor mi nie mówi, proszę pana, może pan złożyć odwołanie do sądu, bo narażam na to podatnika i tak dalej, i tak dalej. Nasza sprawa trwała 1,5 roku. Zdecydowanie za długo, ale byliśmy cierpliwi. W związku z tym mamy pewne obawy, czy ta grupa urzędnicza jest w stanie przeprowadzić te sprawy i czy przypadkiem pan minister i pan premier nie są przez pewnych urzędników wprowadzeni w błąd, którzy po prostu nie znają prawa. Taka jest nasza opinia. Możemy się mylić oczywiście. Dziękuję.